To 3,9 FM. Radio Yard 2 Białystok. Białystok. Najbardziej odjazdowe radio. Dzieci robią audycje dla dzieci. Młodzież przed mikrofonem rozmawia z młodzieżą. Pierwsze takie radio w Polsce. Wasze tematy, wasza muzyka. Radio Yard 2, 103,9 FM. Niezła jazda. Teraz opowiem kilka słów o tym, jak działa nasza stacja, która powstała niedawno, czyli kontynuacja Radia 2. Myślę, że to będzie dobry początek tego, jak to się wszystko zaczęło. Witam Państwa i zapraszam. My nadajemy na stacji 103,9 FM. Jak sami możecie zauważyć, nadajemy na... Możecie nas słuchać w Radio Dwornika w regionie, jak i na terenie do Polski. Tylko my się zastanawiamy, jak wyciera do ludzi sygnał. Czy trzeba specjalne transmitter takiej dużej mocy, że wtedy ten sygnał przepuścimy przez... Jakby to powiedzieć, przez transmitter o dużej mocy, przez antenę. Czy wystarczy taki mały? Bo taki mały to mi się wydaje, że transmitterek taki, jak tu mogliście zaobserwować, to jest o małej mocy, jest duża, ale częstotliwość może. Na terenie DPS może słychać, ale co dużo może w dużych miastach czy w okolicach można tego odbioru nie słyszeć. Dlatego chcemy Państwa zachęcić, aby nasze radio, Radio 2 słuchało jak najwięcej ludzi. Dlatego chcemy Państwu przekazać ten odbiór drogą radiową. Ci, co jeszcze nie wiedzą, to zapraszam na 103,9. Ustawcie sobie swoje radio, odbiorniki na 103,9 FM MHz. Mówiłam tak, 103,9 FM na polskiej częstotliwości. Ale tak naprawdę to odbiera 103,9 MHz. Jeśli na tę częstotliwość ustawicie, to będziecie mogli odbierać mnie na żywo. Także zapraszam na krótką prezentację po świecie radiowym multimedium. Tutaj, jak sami wiecie, znajduje się transmitter. Tym kabelkiem idzie kabelek sobie tędy, o. Tym kabelkiem, o, jest transmitowany z miksera sygnał do transmitera i transmitter za pomocą Bluetooth, pokażę Państwu, za pomocą komputera jest transmitowany do radioodbiorników, czyli na DPS-ie, na terenie DPS-a, ale to może jeszcze za mała częstotliwość, ponieważ za mały sygnał, może tylko
bo może tylko w bliskiej odległości można nas słuchać. Ale jeszcze nie wiem, może zobaczymy dalej. Kolejna stacja, także z laptopa idzie sygnał do nadajnika, do transmitera FM. Idzie sygnał do transmitera FM, wypuszczany jest drogą radiową i z transmitera FM na częstotliwości 103,9 FM. Zaraz Państwu pokażę. Na częstotliwości 103,9 FM, proszę zaraz Państwu pokażę grupę. Jest grupa, proszę zobaczyć. Grupa powstała specjalnie z myślą o tych, którzy potrzebują tej namiastki Radia Yard 2, którzy potrzebują tej muzyki, tej odskoczni od starych hitów i często tej podziwiastej muzyki, którą prezentuje Fox FM, Radio Yard 1. No ja nie powiem, że Radio Yard 1 zniżę się do poziomu jakiegoś tam, ale też dobrą muzykę dla tych, co lubią takie radio. Ja postanowiłem te radio założyć, ponieważ tą grupę dla miłośników radia, którzy chcą mieć odskocznię od innej muzyki. Dlatego ja teraz pokażę Państwu na tej częstotliwości. Na tej częstotliwości nadaje nasz transmitter, czyli częstotliwość 103,9 FM. Nadajemy na tej częstotliwości w transmitterze, naszym lokalnym transmitterku. Transmitter nadaje na częstotliwości 103,9 FM. Pod tą falą możecie słuchać Radia Yard 2, czyli kontynuacji naszego radia, które to kiedyś tam wygasło, te prawdziwe Radio Yard 2, a to jest kontynuacja dalszej części, czyli dla tych, co chcą mieć odskocznię od innego radia. Przechodzimy dalej. Tutaj ja przepadł przybliżę. Tutaj jak możecie zaobserwować, tu jest mikser, z miksera jest podawany sygnał do transmitera, tak jak mówiłem, tym otoczyńczami. I zobaczcie Państwo, coś powiem do mikrofonu, do widzów. Witam wszystkich słuchaczy Radia Yard 2. Nadajemy na częstotliwości 103,9 FM. Czy mnie dobrze słychać? Słychać. Jak sami mogliście usłyszeć, sygnał jest wypuszczany przez mikser do transmitera. Także zapraszam na tą podróż po świecie multimedialną, taką krótką prezentację Radia Pola Telewizji Yard i Radia Yard 2 103,9 FM. Specjalny materiał zrobił i przygotował Michał Barciński, prezenter radiowy Radia Yard 2 103,9 FM Białystok. Dziękuję i zapraszam do słuchania naszej stacji lokalnej na 103,9 FM Białystok.